Tłumy żegnały Andrzeja Górzyńskiego. Najpierw w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej odprawiono uroczystą mszę świętą. Potem rodzina, znajomi i mieszkańcy regionu towarzyszyli samorządowcowi w jego ostatniej drodze. Andrzeja Górzyńskiego pochowano na starym cmentarzu. Tak samo jak ten jego chleb. On chyba rzeczywiście ten pierwszy swój chleb włożył dużo miłości i serdeczności, bo on był pachnący, świeży. Marzeniem tak naprawdę było spotkać taki chleb i go dopiero spróbować. I okazało się, że jak poznałem pana Andrzeja, był taki sam jak chleb. Ciepły, spokojny, opanowany i zawsze pomocny ludziom. Wspaniały człowiek. Szlachetny. Zapamiętamy go jako bardzo dobrego człowieka. Nie tylko ja tutaj mówię w imieniu swoim, bezkonfliktowy, umiejący wysłuchać, doradzać, a przede wszystkim pomagać ludziom. Wczoraj w Centrum Kultury Muza Andrzeja Górzyńskiego żegnali mieszkańcy miasta, wpisując się do księgi kondolencyjnej. No jest człowiekiem, po prostu był takim ciepłym, uczynnym, każdemu pomógł. No, do każdego wyciągnął rękę. W czasie powodzi w 1997 roku pan Andrzej Górzyński tych wszystkich społecznych ratowników zaopatrywał w artykuły spożywcze. Także ci ludzie wszyscy, którzy byli na wałach, mieli zapewnioną żywność, mieli zapewnione napoje. Także tutaj ogromny szacunek dla tego człowieka. Andrzej Górzyński zmarł w szpitalu we Wrocławiu z soboty na niedzielę. Miał 70 lat.